Witam serdecznie, kochani moi. Dzisiaj War Tales zagramy. Giereczka, o której zrobiło się głośno ze względu na to, że ostatnio wyszła wersja 1.0. Niektórzy tą grę już znają z czasów, gdy była w Early Accessie i była robiona. Niektórzy już wtedy się wkręcili. Ja nie miałem okazji. Dzisiaj będzie to segment też sponsorowany, to oczywiście jest w tytule. Macie specjalną komendę wykrzyknik War Tales, a pod streamem macie też baner, w który możecie kliknąć i on przeniesie was po prostu na stronę z tą grą, więc możecie zobaczyć, ile kosztuje i jaki ma opis i tak dalej. Możecie ją kupić tam na przykład. Natomiast ja dzisiaj przede wszystkim ją chcę przetestować, czy ona mi się podoba, bo ja akurat w zbyt wiele takich gier nie gram, czyli to jest otwarty świat, RPG, postacie, robienie, przygoda, fantastyka i tak dalej. Zobaczymy, czy to będzie coś, co mi się spodoba. No i co tyle. Jak widzicie, jest nawet jakaś promka, minus 25% z okazji wyjścia do wersji 1.1, czyli 93 zł. No i odpalamy. Dobra. Twórcy, nowa. A i można oczywiście grać w kooperacji, natomiast my sobie na spokojnie dzisiaj zagramy w ten sposób. W grze jest język polski, natomiast nie ma polskiego dublaża. Jest. Znaczy nie wiem, czy w ogóle jest jakikolwiek dublaż, bo przeważnie w takich grach jest czytanko, ale mamy język polski, to przynajmniej sobie możemy poczytać. Wybierz swoje przeznaczenie. Twoi towarzysze to młodzi przyjaciele szukający przygody. Bezrobotni ochroniarze kupców. A tak, bezrobotni to jak streamerzy. Dezerterzy uciekający przed sadystycznym kapitanem. Młodzi rolnicy szukający lepszego życia. Czy bandyci próbujący uciec przed strażą. Ale patrzcie, jakie bonusy. Bo młodzi rolnicy mają plus 10 chleba. A? To ja bym wziął sobie takiego rolnika na start. Dawaj, rolnik szuka lepszego życia. Aha, i jeszcze są inni towarzysze, tak. Gnębiciel, włócznik. Dobra, dawać. Rolnicy szukający lepszego życia. Twoi towarzysze to... A, twoi towarzysze. Nawykli do długiego marszu, czyli o 10% zmniejsza tempo kumulowania się zmęczenia drużyny. Widzicie, tu już wchodzimy w takie typowo RPGowe właśnie zawiłości, po czym rozpoznajemy, że gra już będzie bardziej zaawansowana niż na przykład wybranie przedmiotu, który ma zieloną strzałkę do góry, nie? Czyli wybieramy teraz cały nasz team. 10% zmniejszone tempo zmęczania się. Doświadczenie zdobywane w walce o 10% i wpływ otrzymywany po walce 10%. Albo większa kondycja, albo obrażenia krytyczne. Albo o 2 zwiększone zadowolenie drużyny, gdy ta odpoczywa w lesie. O, rolnicy, którzy szukają lepszego życia, ale uwielbiają żyć zgodnie z naturą. I uwaga, niezbyt ich największa wada. Niezbyt imponująca budowa ciała, wieczne niezadowolenie, niezwykły pech, ogromne problemy ze wstawaniem, nadzwyczaj ograniczona wiedza. O, rolnicy nie mają chyba zbyt dużej wiedzy, no bo nie mieli czasu, jak pracowali w polu, to gdzie mieli się dokształcić? No to dobrać, to jest moja drużyna. Eksploracja ze skalowaniem, czy eksploracja bez skalowania? Poziom trudności i poszczególnych regionów dostosowuje się do liczebności grupy i umiejętności jej członków. Albo wszystkie regiony świata mają z góry określone poziomy trudności, aby móc się zapuszczać w godniejsze zakątki i walczyć z potężniejszymi wrogami, musisz najpierw rozbudować, odpowiednio wyszkolić drużynę. To co robimy? Skalowanko czy bez skalowanka? Bez skalowanka, nie? Jaki tam skalowanie? To bez sensu. Na tym właśnie to mi się podobało w grach kiedyś. Na przykład pamiętacie World of Warcraft? Nie mogliście wejść, kurde, do jakiegoś kolejnego landu, bo przecież tam były za mocne potwory. Przykładowo, nie? Ale to akurat MMO, to tak głupio porównałem. Goticzek, o, proszę.
Znaczy, mogłem wejść, ale... Po co, jakbym zginął, nie? Region startowy, hrabstwo Tiltren, państwo suwerenne, nowicjusz, poziom trudności walki, nowicjuszem jestem. Poziom trudności przetrwania. I tryb zapisu. Dowolny. Dobra. To jest mój team, a mogę im zmienić nazwy, imiona? Ktoś powiedział, że mogę. Jest. Uwaga, oto moja drużyna. Włócznik. To będę ja. Przepraszam. Ja muszę gdzieś... No, chcę być łucznikiem. To ja będę tym. Z... Okej, okay, mężczyzna. Twarz. Ty, każdą postać można dostosować. Odcień skóry. Włosy. Dobra, to szybciutko. Bez jakichś takich zarost. Dobra. Nazwę go. Bonkol. Dobra, to ja będę Bonkol. Cechy? Pracowity! I otrzymuje 20 doświadczenia swojej profesji? Pracowity i... Gruboskórny! I pracuś! Aha, i teraz losowa negatywna cecha. Pijak, ponurak, pechowiec, chudzielec, głupek, żarłok! Dobra, to będzie moja wada. Ale nie, ja nie jestem żarłok. No dobra, to pijak. Zadowolony jest tylko wtedy, gdy każdego posiłku wypije alkohol. Dobra, go pijak, okej. Dobra. I teraz... kto będzie tym? Kto będzie strzelał z łuku, moi drodzy? Musimy z czatu kogoś wybrać. Ja chcę... To damy Ederwolfa, bo niech ma. Ederwolf. Dobra. I ja bym mu dał cechy. Ja bym mu zrobił tak. Bystry. Niech jest bystry. Ochotnik. Mniej mu muszę płacić. 10. O, idealnie, najlepiej nic. I negatywna cecha. A, trochę obibok. To zrobimy, że obibok. No, i to będzie on. Dobra. Teraz kolejny. Tutaj, kolejny. Okej. Okay. Teraz kolejnego z czatu trzeba dać. Ja. Ja chcę. Dobra, to damy respiratora. Respiratorix. I ja mu zrobię tak. Żądny krwi. Ochotnik. Bystry. Ale zrobimy, że jest... Co to jest? Szpotawy. Niech jest leniem. Niech jest leniem. Ej, dobra. Mogę zmienić? Nie no, męska drużyna, jest męska drużyna. Dobra, damy tą Darię. Dariola. Zrobimy żeńską. Czekaj, ja zrobię Dariolę. Ale ja zobacz, kolorowe włosy, czy da się zrobić? Niech zrobimy jej kolorowe włosy. Kolor... O, jest! Są takie? Nie ma. Ale lubię być biczowana.
Dobra. Cechy, to ja akurat mogę powiedzieć coś o Darii. Więc zrobimy tak. Niech jest bystra trochę. Muszę sobie punktów nabić trochę. Bystra? Czy jest pracowita? Może być pracowita? Ale teraz już wiem, co zrobimy na minus. Ty! Ej, zrobimy, że Daria jest chudzielec teraz. Teraz ta Daria jest prawie chudzielec. Czekaj. Pijak? Kurde, pijak! Oczywiście! Zapomniałem przecież! Daria pijak! O, zaraz cię tu zrobimy odpowiednio. O. Gniew! Daria z gniewem. Jak ktoś napisze coś głupiego na czacie. Dobra. Rozpocznij. Drużyna, kurde, specjalnej troski. Oho! Dobra, na początku. Ach, rzeźki poranny wiaterek z delikatnym aromatem pobliskich stajni. Stara dobra bójka w gospodzie, podczas której meble pełnią rolę broni. Twoi urodzeni i wychowani na wsi towarzysze potrafią docenić zalety prostego życia. Ale sukces na tym świecie osiąga tylko ten, kto gotów jest zaryzykować i wyruszyć na poszukiwanie sławy oraz fortuny. Musi tylko uważać, aby nie stracić po drodze tego, co najważniejsze. Chodzi oczywiście o buty. Patrzcie, graficzka jest, klimacik jest, muzyczka też. I teraz tak. Ja muszę zobaczyć, jak jest nawigowanie. Na C? O, patrzcie, i teraz oni są... Tu jest kucyk i tutaj mamy lekarstwo, surowce, jabłka, chleb. I tutaj jest nasza drużyna. Wychodzimy. Tu można walczyć, ale to zaraz. Obóz. Ekwipunek. Mapa świata. O, na razie mało mamy odkryte. Kompendium wiedzy. Patrz, będziemy pakować. Darię wyślemy na pakowanie. O, i tutaj mamy ścieżki. Możemy sobie wybrać ludzki człowiek, łowca, miotacz i tak dalej. Dobra. Lecimy. Idziemy. Chodźcie. Będzie walka, pierwsza walka. Zakapior i kłusownik. Ja muszę zawalczyć z nimi. Dowiemy się wszystkiego, jak to się robi. Ja wziąłem tryb nowicjusz. Także uczymy się. Walka! Gdy nastąpi twoja tura, zagraj dowolną jednostką, która nie została jeszcze wykorzystana w tej rundzie. Możesz sprawdzić, który wróg wykona swoje... Okej. I patrzcie. Dariola, Bonkol, a tam z tyłu Eder siedzi, a gdzie jest jeszcze jeden? A tu respirator się czai z boku. Dobrze, dobrze się ustawili. Dobrze się ustawili. Jest, podoba mi się. Dobra, i teraz tak. Ja sobie podniosę to. Uwaga. Łyczek herbatki malinowej. Kto ma najwięcej HP? Podobnie. Daria jest z tyłu. Bonkol niech idzie pierwszy. Ruch. Przebicie za daleko. Czyli muszę się ruszyć. Ruch do nich. Do łucznika trzeba podejść. Bij. Bij i bij fest. Dobrze! Mogę jeszcze ruch zrobić?
Nie, już nie mogę. Daria, teraz ty. Nie mogę. Pierwsza pomoc. Bo to jest turowa. Daria, nie? No dobra. Koniec tury, Bonkol. Teraz ten. Chodź tu. Wal łucznika! Dobrze! Kto to był? Respiratorix. Dobrze, dobrze. Koniec tury. Strzali! O pierdziele, co jest? Idziemy dalej. Tego teraz udupimy. Taran. Staranuj. O może... O Boże, to jest... Daria, jak ty zawiedziesz zamach, to ty wszystkich ubijesz. Ja cię... To nie. To ja nie chcę, żebyś tak robiła. To odejdź. Ty się nie nadasz do niczego teraz. Stań se tu i nic nie rób. Nie przeszkadzaj. Dobra. Uwaga! Strzał! No i dobrze, i podoba mi się. Teraz ciekawe, co zrobi ten łotrzyk. Zakapior walnął truciznę na respirator... Ty, a oni coś tu ruszają się, patrzcie. Ty, fajne animacje są. Jak oni jakby są w starciu, to jest taka animacja, że niby ze sobą walczą. O, fajne nawet. Uwaga! Dostał fest i chyba jakieś krwawienie wlazło. Teraz ten może go dobić. Nie, jeszcze to nie jest dobicie. Okej. O nie, Respiratorix, ja cię pierwszą pomoc będzie trzeba zrobić. Daria, ty musisz coś... O właśnie, patrz Daria, ty teraz zrobisz tak, jak ona zrobi double killa. Ja. Prawie. Jak młotem... Ale dostaliście mobilizację, czyli się fest wkręciliście. I tego jeszcze tutaj ładnie zrobimy. I teraz uwaga, związanie walką. Atakując wolnego wroga bronią białą, związujesz go walką. O, to chyba to było związanie. Jednostka związana z walką z nieprzyjacielem może atakować tylko jego i ma większą szansę na otrzymanie obrażeń krytycznych. Bierz to pod uwagę, zadając rozkazy... Aha! Jednostka związana walką odsłania swoje plecy. Czyli ona się związała ze mną i teraz... Odstąpienie, czyli mogę odstąpić od tego, ale to nie odstępujemy. I ona mnie bije. Ale dzięki temu, że ona się teraz związała, Daria może zrobić gniew. Aaaa! Siadło. Dobra. Dupła mu fest. Tak. I to fest. Złup wszystko. My się... Nie no, ludzkie szczątki to chyba nie. Daria, tutaj jest coś. Dobra, napraw wszystkim. Czy chcesz naprawić im? Tak. I Darii możemy coś zrobić. Punkt do góry. Czatownik. Ona na czacie siedzi. Zrobimy niszczyciela. Wziąłem jej skilla, niszczyciel. Jeszcze tutaj chyba coś, tak? Nie. Tu już nie. Tu statystyka, kondycja? A, jest kondycja. Czekaj, 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 czekaj. Siła. A ona ma kondycję. Jak to działa? Ulepszyć kondycja. A mogę, no to niech ma kondycję, dobra. Kontynuuj. Dobra, idą sobie dalej, tak? Jest przygoda. Idziemy. O, możemy coś zebrać. A czekajcie, tu coś jeszcze jest. Jaka ekipa idzie, kurde. Trzech chłopów, a tutaj jacyś wieśniacy idą. Dźwięki są spoko, ale za cicho, ja sobie je podgłośnię. Bo tam słychać, jak coś się rusza, jakieś dźwięki są. Otoczenie, dźwięk, otoczenie, o. Coś takiego. Coś tam się dzieje, nie?
Ale już jest... O, stajnie na płaskowyżu. To jest ten płaskowyż, o którym mówił Glapiński. Jesteśmy na płaskowyżu, dokładnie. Zbadaj, mogę ukraść. Kucyk? Rozmawiaj z kucykiem, ty. Ty, mogę normalnie gadać z koniem. Bystry wzrok i futro czynią ze stworzenia idealnego towarzysza. Zaadoptuj. Ale pieniądze... Nie mamy pieniądzów, to ja nie mogę, niestety. Ale mogę go zbadać. I czyli, patrzcie, nawet koń ma swoje statystyki. To jest dopiero RPG, nie? Jak koń ma swoje statystyki. Mogę rozmawiać z chłopem? Albo z babą. Choć wojna w Edoranie zapewnia mi stały dochód, to bardzo biednym kucom współczuję. Widzę, że nie jesteście żołnierzami. Weźcie je ze sobą, jeżeli możecie, inaczej skończą pewnie martwe. Dobra, dobra, ty mnie nie naciągniesz na hajs. Jak chcesz, to mi daj go za darmo. Ja, kupcie konia, dobra. Ty, bo ja muszę w lesie odpoczywać w nocy, nie? Tam było, że jak będziemy odpoczywać w lesie, to mam bonus. To chodźmy do lasu. Co to jest? Grzyby zebrałem. Dobra, a mogę zrobić obóz teraz w lesie? Dobra, zrobiłem obóz w lesie. I oni teraz... Jak to jest z nimi? Ja muszę sprawdzić, ile mają... 1 na 5 jedzenie. Żywność na 6 dni wystarczy. To są zapasy. Możesz mieć konie bitewne nawet. Co ty gadasz? To ci nie kupcie konia. On ci mówi, że ci da konia w gratis, jak kupisz podkowę. Mówisz, że warto z tymi końmi, ale konia też trzeba karmić, nie? To jest kolejna morda do wyżywienia. Dobra. Dobra, okej. Okay. No to co? Jak tu się robi odpoczynek? Na ognisko przenieś, użyj shift w ekwipunku. Aha, ja mogę... O, bo ja mogę to obozowisko sobie dostosować, jak mi pasuje. Czyli tutaj sobie warsztat mogę zrobić. O, proszę bardzo, użyj. Czyli mogę na przykład... Jezu, to jest skomplikowana gra dopiero. No... Kucyka mogę nazwać. Jak nazwiemy kuca naszego? Nazwę go... Jasio. Kucyki Jasio. A! I jest kucyk. Dobra. Idziemy dalej. Wstajemy. Jak się wstaje? Od ogni... Otwórz pauza. O. Dobra, idziemy. W ogóle my sobie po prostu jakby... Gdzieś tam idzie... Aha. Jeśli podkowa pasuje, to nie idziemy. Idziemy przez las. Idziemy przez las. Drewno zbierzemy. Ciekawe, co jeszcze tutaj. Jakaś wioska. O! A to w sumie możemy ten... Od nas zależy, jak będziemy budować. Znaczy, bo dobry RPG na tym polega. Że od nas będzie zależało, czy... Jak tą postać stworzymy. Czy będziemy napadać wszystkich, jak leci. Czy będziemy jednak łapać się roboty za pieniądze. Co będzie trudniejsze, ale będziemy żyć, wiecie, zgodnie. Farma Lundów. Chodźmy na farmę. Zagadamy. Krystyna Lund! Jak mogli? Nawet nie podjęliśmy walki, a oni zabili naszą drogą Lucillę.
Jej oszalały w żałości ojciec ruszył za nimi w pościg w stronę młyna. Mam nadzieję, że ich dopadł. Ci złodzieje nie zasługują na to, by żyć. Patrzcie, zabili. Dobra, musimy, moi drodzy, pomóc. Czyli mamy informację. To oni byli? Nie, to może ci byli, bandyci. Dawaj ich. Walimy ich fest. Chodź tu. Walka. Ej, a nie mogę z nimi zawalczyć. A jest. Zakapior. Dwóch zakapiorów. Zobaczmy to. Bonkol. Dobra. To ja zrobię tak. O, to może być ciężkie teraz. Ruch. Rusz się. Przebicie. Dobrze, widłami. A już nie jestem związany walką, niestety. A w plecy mi idzie. Dobra, jest związany. O nie, odsłoniłem i truciznę mi dał. Oho. Dobra, odsłonił plecy, spokojnie. A mas. Dobrze ci. Bieg. Odstępuje od walki, pokonuje w linii prostej 5 metrów między jednostkami. O. To nie chcę. Oni są na trzecim levelu? Dobrze! Ja ich porobię, gościu. Albo nie porobię. Zobaczysz, co Daria zrobi. Patrz teraz, co się wydarzy. Patera, patera to! Dup! Ale mu gonga sprzedała. Dobra. Dobra, zobaczymy, co się stanie tutaj. Ty, on w swojego strzelił! Ale super, że oni mogą takie błędy popełniać. Uwaga, celowanie. A, ładnie siadło. Ty, co on? Ja pierdzielę, ty, co oni robią? Podoba mi się to już. Dobra. A, trafił w końcu. Dwa razy nie trafił. Dobra, gościu, dobijaj go. O! Nie wiedziałem. Ład, jaki finisher, ty. Dobre. Wycofaj się. Uwaga. Ładnie, przebił. Ale musiałbym się wycofać. Dobra, żeby nie celowali we mnie. I Daria. Daria, teraz jak ty pokażesz im. Patrz, patrzcie, patrzcie. Patrzcie, co zrobi Daria, patrzcie. To jest, patrzcie teraz to. Jolupia, ty, dobre! Ale zmiażdżyła chłopa. Ja od razu... Ja się tu wycofam, albo tu podejdę bliżej. O, ale ją cofnęło. Ej, teraz... Patrzcie, co zrobiły między dwoma. Oho! Ona z tym młotem jest the besta. Dobra. W
Musiałbym pierwszą pomoc wziąć. O nie, Bonkol umrze chyba. Chociaż on może zrobić pierwszą pomoc, ktoś? Nie mogę pierwszej pomocy zrobić. Proszę, nie celuj w Bonkola. No, włócznik na łucznika? Ktoś ma taką umiejętność, pierwszą pomoc. Nie! Eder w Darię! Co tu się wydarzyło? Dobra, Eder, masz jeszcze jedną szansę na poprawienie. Czekaj, nawet ci stanę, gościu. Nawet stanę, żebyś tu wprost strzelił w niego. No. Dobra. Muszę odstąpić od tego. Nie! Bonkol umrze! Jak go uleczyć? Dobra, Daria, weź go zmiażdż. Zmobilizowało ich to. Ale nie zmienia to faktu, że... jest ciężka robota. Aha, bo ja mam... nie możesz użyć, gdy... ja jestem jedyną postacią, która ma pierwszą pomoc i nie mogę tego użyć. Ja... aha! Świetnie. Wow, kryt poszedł. Ale to nie zmienia faktu, niestety. Twoja drużyna jest przemęczona. No dobra, i teraz tak, Bonkol nie żyje. Dętka. Wzięli od niego itemy. No bo już, no cóż, no. Złup wszystko, napraw wszystko. Wylecz wszystkich. Co to jest? Obóz tutaj? Użyj. I teraz tak. Oni chcą jedzenie, 15. No ale nie, no to za dużo. Czekajcie. 16. 3 trzeba. Nie. Nie. No dobra, niech jest 16. Ale... o Boże, on musi mieć alkohol za każdym razem. Bo Daria jest pijak. No dobra, to Daria będzie niezadowolona. No i my we trójkę będziemy po... a ciekawy jestem, czy po drodze, dla ludzi, którzy grali w tą grę, czy po drodze spotkamy jakichś ziomków, którzy mogą naszą drużynę jeszcze wspomóc. Czyli znowu będziemy mieli szansę na czterech w drużynie. Level masz do rozwinięcia? Dobra, dobra. Tak? Heroiczna śmiałość, heroiczne zwycięstwo.
Jeśli pod koniec jednostki, no dobra, to to. I ja wolę, żeby tutaj moje trafienia, ruch, to. To rozwiniemy u Edera. Majsterkowicz. Dobra, dam ci Majsterkowicz, żebyś był. Respiratorix, no a tobie też dam Majsterkowicza, ale tobie zrobimy heroiczne wsparcie i żebyś poszedł w siłę. Dobra. A Dariola, a dam Dariola, to Dariola, no. Nawet 9 mogę mieć, okej. Okay. Respiratorix, łucznik bez profesji, Majsterkowicz, Respiratorix pod... A? I on będzie na tym wytrych, albo haczyk na ryby można zrobić. Dobra, to zrób, stwórz haczyk na ryby. Okej. Okay. I zrób na przykład jeszcze wytrych jeden. Dobra. No fajne, fajne, podoba się mnie. Punkty wiedzy jakieś zdobyliśmy. Dobre, dobre. Mogę opanować coś teraz. W Majsterkowiczu, patrzcie, rozbudowane drzewko. Yuki, czyli więcej można nosić. Wiedza, bieg, opanuj, naprawa, oszczędność, plan kariery, złoto, złoto uści. Kanibalizm. O nie, będziemy jeść szczątki poległych. Dobra, racjowanie, żeby mniej jedli, tak? I hak skalny, pochodnia Yuki, opanuj. Dobra, opanujmy to. Okej. Okay. A to racjowanie to było... No dobra, no to chyba tyle, nie? Odpoczęli to odpoczęli. Handlarz, przepraszam, jesteście może najemnikami? Na wszechwidzące oko, co za ulga. Kolejnego dnia chyba nie udałoby mi się przeżyć. Mój tabor zaatakowali bandyci. Wszystkich poza mną zabili. Od 2 dni próbuję dostać się do Storm Cup. Ale nie mam broni, a wokół grasują wilki, więc nie mam szans. Jeśli odprowadzicie mnie na targ, oddam wam wszystko, co udało mi się uratować po tym, jak zaatakowano mnie. Znam drogę. Dobra, idziemy. To oni są? Nie, ja z nimi idę, ale on, gdzie on pokaże tą ścieżkę? Tu, młyn? Czekaj, gdzie jest mapa? A, tam. W lewo. Czekaj, bo ja mam mapę inaczej odwróconą chyba względem świata. Tak? Aha, czyli my idziemy źle. Moment. Dobra, to tam jest handel. Idziemy. Tędy chyba iść trzeba, tą ścieżką, nie? Ta. Czekaj, albo... Nie, no dobrze. Tu jest, a, jakieś drewno, ale nie, no idziemy do góry. Czekajcie. Nie, no to jest jakaś zła ścieżka. To są ziomki, ale my z nimi nic nie robimy. To oni se chodzą po prostu, nie? Jesteśmy kumplami, idziemy sobie. Tak? Nikt nic nikomu nie wadzi. Wszystko jest w porządku. O, idziemy dobrze. O, kopalnia. Góra Altis. Sztygar! Ani kroku dalej. Ta kopalnia soli należy do jej mości Gontrandy. Nie mogę tak po prostu was wpuścić. Będziemy poszukiwani wtedy. Wymaga 20, a mamy 50. Przekonajmy go.
Jak sobie życzycie. Tak czy inaczej nie możemy wydobywać soli z powodu tych dwóch żył żelaza. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego tak wam zależy, by tam wejść. Okej. Ruda żelaza, podnieś. Kto to może podnieść? Dariola? Dariola, zajmie się pracą górnika. Umieść kursor w kółku kopania. O. O kurde. A kurde, dobra. Okej, udało się. I tu jest jeszcze. To niech zrobi respiratorik. Ale nie, on nie może. A czemu? Ona może, a ci nie. Dobra, to Daria, dawaj. Quick time eventy. A dobra, coś tam się udało, nie? I pogadajmy z nim. Usunęliście żelazo? No, to można wrócić do pracy. I okej, i zrobiliśmy mu to. Aha, tu mogę ukraść. No dobra, no to wykonaliśmy jakąś tam robotę, nie? Tylko, że... Okej. Kurde, wiecie, co jest najgorsze? Że tu ziomki są. We dwóch. To są poszukiwani jacyś. Musimy się im... Musimy się ukryć. Może nie zaatakują nas. Znaczy... Tu widły mają. A, rzucili się na mnie, gnoje! Żeście są dzi uchodźcy! Sami ich wyszusimy! Wyszusimy ich! Śmiesznie to przetłumaczyli, bo to tak jest, żeby dodać klimatu, w jaki sposób ona gada, ale... nie wiem, że ona gada, że jest pijana? Czy chcieli... albo, że se pleni, albo, że jest pijana, właśnie nie wiem... Żeś... albo się... Wyszusimy... No, byłem! Jak my wszystkie! Skąd wiesz, prorok Jasko jako wyż? Pch, nieważne. Ostawcie nas. Musimy wyszusić uchodźców z Tyltren. Nie mogę dać, więc muszę atakować, moi drodzy. Pijacy to są! A, to są pijacy. Piechur. Grupa pijaków postanowiła zadrzeć z uchodźcami. Nie no, walimy ją na łeb. Dawaj ją. Ile ona ma? O kurde. Mocna jest. Dobra. Heroiczny spad. Jeśli na koniec swojej tury jednostka znajduje się obok sojusznika, nie jest związana walką, otrzymujecie plus jeden. Dobra. Stara Menelica. Respiratorik, zdasz radę. Czuję to. No. I odejdę. O nie, plecy oddałem. A nie, on się odwróci. Wow, ona mocniej bije. No i są związani walką. O, i wtedy Daria przychodzi, moi drodzy. I wtedy przychodzi Daria. Dokładnie. I Daria robi łubudu. Dup. Osłabienie mu daliśmy, jej znaczy się, a jeszcze ona może drugi ruch zrobić. Łubudu! Dup. Dobra. No to niech ona tu stoi. Łucznik? Celowanie, utrzymuje sprawność. Boję się, bo on jest w moją stronę skierowany. No dobra.
Nie trafimy w nią. W tego. Okej. Odsunę się jeszcze dalej. Ty, a co to jest za broń? Jakaś rzut włócznią. Ty, mogę rzucić włócznią, ale nie teraz. On w Darię chce zaatakować. I zaatakował Darię. I teraz on może... Nie możesz, gdy ta jednostka jest związana walką. Okej. Nie mogę. No, muszę zakończyć chyba. Źle to zrobiłem. Bardzo nie podoba mi się, że Respiratorix mocno dostaje. Ale my zrobimy teraz giga uderzenie. Dwóch dostało naraz. I Daria tym samym. Niech przejdzie tutaj. A on... Mógłby ją uderzyć w ten sposób. Super. I niech się schowa za Darię. Niech ona tankuje teraz. I oni dostają jak są obok siebie bonusy, nie? Daria ma 30 w ogóle HP. Tylko tak, on musi to zrobić inaczej, bo on musi tak zrobić, że w plecy... czekaj. Z boku. Dobra. On taki doskok zrobił. Nieźle. Nieźle, ale wiecie co, Daria, w czym jest dobra? Nie, anuluj. Daria jest dobra w jednej rzeczy, słuchajcie. I już udowodniła to. Jeśli zdrowie celu jest niższe niż 50, cel otrzyma 4-6 obrażeń. Ale ją ładnie, kurde, zmiażdżyła. Porobieni! Nie no, to Daria jest niesamowita, co ona tu robi z tym młotem? Niesamowite rzeczy, słuchajcie. Jak się martwiłem? A o co się martwiłeś, panie Flamey? Aha, gdzie my idziemy? A ja mogę na przykład z nimi zagadać? Co ja mogę z nimi zagadać? Jesteście bandytami? Niczego nie mamy. Aaaa, mogę im dać, ale... Co to jest to u góry? Wpływy służą do werbowania nowych towarzyszy, wykonywania okna... Kurde, dałbym to, ale chleba bym im... słabo jest. Ale dobra, ale dajmy to raz. Sprawdźmy to. Dajmy mu 3 chleby. Dziękuję ci bardzo. A teraz zaatakować bym mógł ich, nie? Dobra. Stajnie na płaskowyżu. A, w stajniach już byliśmy, dobra. Idziemy na ten targowisko, nie? Dobrze, idziemy. O, czekajcie, jakaś beczka. Trzeba zbadać, czy czegoś nie ma. O, płótno. Weźmiemy sobie płótno. I tutaj jest już Storm Cup. Dobrze mówię? Storm Cup. Jest Storm Cup. I oni chcieli, żeby na targowisko iść. A gdzie jest targowisko, bo jestem ślepy? Targ, 3 zające. Dziękuję za doprowadzenie mnie do Storm Cup. Dobra, dostaliśmy pieniądze. Okej. I tu jest targowisko i możemy pewnie sobie kupować jakieś rzeczy. A przykładowo, zobaczmy. Co on tam ma. O, surowce przede wszystkim. Mogę kraść na przykład. Ale to miasteczko jest takie giga malutkie, nie? W sensie tutaj wchodzą tacy bydlaki. Ale to tak, żeby się chyba po prostu zmieściło na ekranie.
Kuźnia jest też. Czy to gra dla Polaków? A, dla Polaków. Opuść. A, czekajcie, kompedium. Bieg naprawa. Dobra. Oraz... Czy mogę coś opanować nowego? Kociołek. Ja bym zrobił kociołek, ale Menelixa tutaj. Dobra. I coś tutaj zrobiłem. Lekkomyślność, jeśli o nas chodzi. Fajne. O, a co to? Dobra, idziemy. Zbadajmy tutaj, jak jest. Co to jest? Obóz? Muszę? Okej. Okay. Ale nie, bo oni dostają jak w lesie, a ja muszę... To idę do lasu i... Jak będziemy w lesie, to dostaniemy buffa. Ale tu nie ma lasu, niestety. No to dobra. To odpocznijmy. Muszę dać 12 jedzenia. Raz... Dwanaście. I znowu nie mamy alkoholu, bo Daria jest pijakiem i ona musi mieć alkohol, żeby mieć lepszy humor. No ale no, jak nie mamy alkoholu, to nie mamy. No dobra, no. Cóż zrobimy? Ty, a ja bym im zrobił inaczej, bo wiecie co jest, wiecie co mi się nie podoba? Respiratorix by musiał mieć inaczej. Ja bym mu dał tak, żeby on te widły odniósł, żeby on sobie wziął Dasię. Nie może wyposażyć się w tarczę. A, no to pięknie. Nie może. Aha, a Eder. To bo on chyba już. No bo ta, łucznik, no tak. Łucznik, włócznik, niszczyciel. Pancerz plus 5. Damy jej. Pancerz 0 na 8? Co to jest? Nie no, Daria. Potężna baba z tej Darii. Damy jej to. No i super. I Gasio konik. Pijacz. Właśnie, idziemy kupić alkohol dla Darii. Chodźcie, gospoda. O, porozmawiamy. Tak? O, emisariuszka. To ona ma zadania pewne. Szukacie może pracy? Tak! Przejrzyj. Patrzcie. Likwidacja. Wyzwolenie. Grabież, nora bandytów. Plaga szczurów. Przyjmij. Nie, a co jest łatwe? Niski poziom trudności, biorę. Likwidacja. Heldix oddziałem. Likwidacja Panbar z oddziałem. Plaga szczurów też, biorę. Od razu obok szczury są. Trzy zadania można mieć maksymalnie. Dawaj do tego. Winiak. Dobra, Daria, czy będziesz zadowolona z wina? Kupię. Kupię ci 6 win. Kupiłem 6 win, moi drodzy, dla Darii. Dobra. Jeszcze mogę porozmawiać z tym chłopem. Ktoś potrzebuje... A! Patrzcie, mogę oddać wpływy w zamian za informacje. Kurde, dobre to jest. O, mi może dać wskazówki. Na jeden wieczór 6 win? Daj spokój, ja wczoraj wypiłem 2. Tylko, że no jedno duże, a drugie ta czoja mała. A, ta czoja to jak soczyk jabłkowy. Nie? Daria. Dobra. Wyjdź. Oni już mają wszystko. Idziemy.
Przy jakiej grze tego typu najwięcej spędziliście kiedyś czasu, godzin i tak dalej? Dużo takich RPGów było, nie? Wow, burza jest! Klimatycznie jest. Ratusz, idziemy do ratusza. O, pani burmistrz! Kotor, 30 minut. Jesteście najemnikami, musicie wiedzieć... Baldur. Dobra, ona ogólnie mówi o pracy. No i tu jest pani burmistrz. Dobra, wejdź. Klinika z apteką. O! Stwórz. Dobra, ty, może kurde respiratorix. A nie, oni nie potrafią. Bo alchemik musi mieć umiejętność alchemika. A to może ona mi coś sprzeda. Lekarstwo, fiolka, olej siły. Lekarstwo, oj, drogie jest lekarstwo, 39. Dobra, ale weźmy sobie. A nie, ja lekarstwo mam, przepraszam. Kontuzję, to nie, to mam, ale dobra, to kupmy. Kupmy jeszcze jedno, z ciekawości. I wychodzimy. Oraz kuźnia. Zagadamy do kowala, bo wykuć nie mogę za bardzo. Ale, znaczy mogę, ale nie mam tego. Dobra. Napraw, aha, on może mi... Dobra, to on mi może naprawić. Aha, czyli to nie jest tak, że ja u niego kupię broń. Nie, mogę sobie wykuć co najwyżej. Ciekawe. You can use my anvil. I can also repair your armor. Oh, and I'm looking to hire a skilled blacksmith, if you happen to know one. No niestety nie mamy kowala żadnego obecnie na stanie. Dobra, pokażcie to na mapie, gdzie mamy te zadania. Uuu, szczury. Idziemy na prawo. Przygoda. Go. Idziemy, moi drodzy, na prawo. Widziałeś Wall World jak domki perek? Tak, widziałem. Myśmy grali w to chyba też. Surowce zebraliśmy. O, jakieś ciało leży. Czekaj, czekaj, czekaj. Idziemy zbadać. Co się tu wydarzyło? Pieniądze leżały. Tak po prostu? To bierzemy. Pioruny walą. Czy to są pioruny siarczyste? Tego nie wiemy. Zapisz grę. Posterunek straży. Dobra, idziemy dalej, bo tam jakiś punkt dostaliśmy, nie? Plany kariery. To ja chcę plany kariery, moi drodzy, odblokować. O, właśnie! Kowadło. Alchemik, stół. Aha. Tu już, więc mamy jakieś pierwsze rzeczy. Super. Idziemy dalej. Ależ się wolno przemieszczają. Chłopie, a co ty myślisz, że on powinien się szybką podróżą poruszać, jak ten? Jak Wiedźmin? Dobra, idziemy sobie, idziemy. Na nikogo nie napadamy. Nikogo... drewno. No i podnosimy drewno. Mhm. No, tutaj trzeba uważać, bo bandyci mogą być jacyś w lesie. I się wtedy zacznie. Zbadaj. Skóra. Super. Wujek, podkreślenie, dobra rada. Dzień dobry, pan wujek. Witam, witam i o zdrowie pytam. Dzień dobry, witam serdecznie. Aha. Ej, czekaj, bo tutaj jest panhar z oddziałem. Na skraj ulicy, to oni gdzieś tutaj są. Kolejnego są! Biorę ich! Archi, podkreślenie, zero, podkreślenie, zero. Zasadzka, walcz!
Arci, dziękuję serdecznie. Tobie także, wujek. I dziękuję Arci za Prime'ika. Walalo! Dobra, walimy ich na łeb. To on i to jest poplecznik. Nie podejdę. Dobra, to stanę obok Darii. To oni buffa dostaną. Wujek, podkreślenie, dobra rada, wysyła 100 kryształu. Dobra, Daria jest... Dziękuję, pan wujek! Daria jest do przodu od razu, chętna, żeby pójść. To niech wali. Dobra. Okej. On jej uderzy? Uderzył Daria, ale to nie robi większego wrażenia na niej. O, łucznik, tak jest. Przyceluj. I ją w, i jego w plecy, ale temu więcej. Dobra, strzelmy mu w plecy. Dobrze, na szczęście trafił w niego, a nie w Darię. Co tu się stało? A, że tu piorun może dupnąć chyba. Dobra. Ale wy nie wiecie co... A! Piorun normalnie zabił chłopa! Wioska pole piorun dupnął. Dobra. Dobra, osłabienie dostał na 3 rundy. I jeszcze jedno. Dobra, jeszcze siadło. Daryla to musi przeżyć jakoś. I idziemy tutaj. Przebity! Aaaa! Poszło. I to fest. I mamy, moi drodzy, do złupienia. Naprawiamy wszystko. Kontynuujemy. I mamy zrobione pierwsze zadanie. Ale jeszcze nie kończymy, bo mamy do zrobienia jeszcze obok szczury. Szczury fest. Ale zanim do tego dojdzie, to musimy sobie zrobić... Nie, no oni są okej. Daria by mogła lekarstwo sobie dupnąć. Nie, nie mogę. Nie, nie mogę, dobra. Tak, żyje, żyje twoja postać jeszcze. Dobra, dawaj te szczury, idziemy. Dziki mnie zaatakowały, Kurde, muszę z dzikiem walczyć, no. Tego jeszcze nie było. Jest, 3 dziki, Daria. No nie wiem, jak ty to zrobisz. Ale tego dzika to uderzy piorun. Jak tak będzie stał. Dobra. Kurde. Tu jest niebezpie... Zabija cel, błyskawica, w który trafi. Nie, no mam nadzieję, że on nie umrze. Dobra. Nie no, jest poza tym obszarem. Okej. I ten łucznik... Dobrze. Czy dupnie piorun teraz, czy zaraz, czy kiedy? Jeszcze dzik musi zaatakować Darię. Rozumiecie, że Daria jest niezłą lożką. Ale żarty ze starego wujka. Dokładnie. Czekajcie, zrobimy tak. Odstąp.
Nie, jeszcze mogę się poruszyć. O! Kurde, no nie ubiła tego dzika. Co ona to? Weź ją dobij. No a teraz ten dzik powinien dostać chyba, nie? Zaraz zobaczymy. Dostanie piorunem? Tak, dostał piorunem, no i super. Dobra, i no te szczury musimy iść zrobić. Aha, oni muszą odpocząć w lesie. Dobra, bo koń nawet dostał level. Jasio jest taki mądry, że dostał level. Dobra. Zrobimy mu siła woli, trafienia. Kurde, koń nawet dostał poziom. Niesamowite, moi drodzy. Daria dostała poziom. I u Darii zrobimy heroiczna seria. Za każdym razem, gdy trafia atak, otrzymuje plus jeden. Za każdym razem, gdy jednostka związuje wroga z walką. Dobra, to. To zdecydowanie. I dupniemy jej trafienia krytyczne większe. Damy jej. W ogóle Darię zrobimy z niej kowala. A z Respiratorixa zrobimy alchemika. Nie, 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 alchemika to zrobimy. Czekaj, czekaj, to będzie górnik. To będzie górnik. Herold Pikinier, o, mogę wybrać teraz. Pancerz średni, okrzyk bojowy, ściana włóczni. Dobra, to pikinier to będzie. To będzie pikinier. I pójdziemy, żeby zrobimy mu trafienia krytyczne też. A temu zrobimy, Ederwolfowi, zrobimy, że będzie alchemikiem. I ogólnie to jest warsztat majsterkowiczowy, więc potrzebny jest a, i nie mamy nikogo. No to zajebiście. Właśnie, a jak zrobić, żeby... O, zbroja płytowa kaprala, garda, ruch minus 2. Czekaj, 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 bo to jest chyba dla Darii. Ty, to jest dla niej chyba. O kurde, teraz to ta. No. Pancerz plus 8, a to jest takie zwykłe. Dobra, to tego nie chcemy. Dobra, zaraz to przeczytamy, moi drodzy. Okej. Oni muszą odpocząć. Darii musimy dać winiacza po raz pierwszy. Jest. Zadowolona będzie. Dajemy jej teraz... A właśnie. O. Odpoczywają. Tak? Odpoczęli, Daria zadowolona, wypiła sobie wino i elegancko. Dobra, tutaj zakończę pierwszą godzinę styczności z tą grą. Ja na archiwum nagrywałem też odcinek, także pierwsze 60 minut z grą, moi drodzy, War Tales. Przypomnę tylko, że jest ona dostępna na Steamie między innymi. Z mojego linku możecie kliknąć w wykrzyknik War Tales na czacie. Możecie kliknąć, przeniesie was zresztą. Zachęcam do tego, żebyście sprawdzili sobie. Pod streamem jest też baner. Giereczka kosztuje niecałą stówę, bo 93 zł jeszcze przez 10 dni. I jak widzicie, ma 90% pozytywnych ocen na 10 tysięcy recenzji. To jest dosyć sporo, jeśli chodzi o tą grę. Ja nie jestem wielkim znawcą tego klimatu gier RPG z otwartym światem, tego typu pęc. Dlatego ja tylko i wyłącznie, wiecie, możecie zobaczyć, czy nie wiem, czy się nudzę w tej grze, czy się dobrze bawię, czy mam co robić. Natomiast jeżeli ktoś jest takim wyjadaczem takich gierek, grał w jakieś Baldury, Neverwintery i tak dalej, no to myślę, że te osoby bardziej mogą tutaj coś powiedzieć, jak pograją. Bo ja na razie pokazałem wam tylko godzinę. My jeszcze oczywiście zaraz pogramy sobie kolejną godzinkę, tylko to były takie dosłownie początki i pokazałem tylko podstawy tego, co można robić. A jak widzicie,
im więcej się dowiaduję o jakimś craftingu, o zleceniach, o tych wszystkich powiązaniach, na przykład jeśli chodzi o wbijanie reputacji i tak dalej, to jest sporo tutaj do robienia i na pewno gdy będziemy wchodzić, że tak powiem, głębiej w ten temat, to będziemy to wszystko poznawać. No...